Myślę, że głównie są to nagie dziewczyny. Nagie? Tak, uważam, że to ma najwięcej lajków. Było o Facebooku, dziś co robimy na Instagramie. Pierwsze, co mi się wyświetla, to Gordon Ramsay, bo jestem kucharzem. W ogóle Poland. Tak, no to świetny fanpage humorystyczny. Lorenda Scalo. Lorenda Scalo, to jest tak. Modelka. No, dobra. Fajna ma zdjęcia, lubię. Dobra. Mem. Jak nie przystało na nastolatka, nie mam gołych bab. Więc no, i na inny Instagram. Inny? To co jest najpopularniejsze? Myślę, że głównie są to nagie dziewczyny. Nagie? Tak, uważam, że to ma najwięcej lajków na Instagramie, tak patrząc. Mam takie kobiety, na pewno. Jakie kobiety? No, takie bardziej roznegliżowane. Modele. Aha. Czyli im więcej ciała, tym więcej lajków? Oczywiście. Tylko jeśli sztuka ma ekscytować, a erotyka podniecać, to czego tu więcej? Erotyki zdecydowanie. Na pewno nie sztuki. Tego tam brakuje. W tym nie ma sztuki. To jest czysta erotyka moim zdaniem, bo te zdjęcia czasem są w lustrze z bałaganem z tyłu. Albo w sypialni, kuchni, a nawet ubikacji. Dzięki temu zyskują popularność, co prowadzi do zostania influencerką, tak to nazwijmy. To już nie tak jak kiedyś bezwstydnik czy świntuch, tylko influencer. Nagość to już jest rzecz codzienna, nawet idąc ulicą można zobaczyć kobietę, która jest skromnie ubrana, że tak to ujmę. Więc to jest codzienne, to jest XXI wiek. Czyli to jest bardziej sztuka czy erotyka? Sztuka. Może rzeczywiście łatwiej utrzymać zainteresowanie, pokazując swoje ciało niż talent, ale najlepiej, gdy budzi się pożądanie. Lajków oczywiście. Lil Masti, która jest też wokalistką, bardzo ją szanuję za to, jakie odważne zdjęcia robi. Szanowałem ją jako seksmasterkę oraz szanuję ją właśnie teraz jako Lil Masti, jako wokalistkę i jako osobę ogólnie, bo znam ją prywatnie. Czyli jesteśmy do takich zdjęć po prostu już przyzwyczajeni. Według mnie tak. I chętnych nie brakuje. Po co? Ja rozumiem, że ktoś chce to robić ze względu na pieniądze, ktoś zarabia na tym, natomiast sam fakt umieszczenia zdjęcia i dostania, nie wiem, 2000 lajków od obcych zupełnie osób, to oznacza, że te osoby mają jakiś problem z samooceną, a wydaje mi się, że to nie jest najlepszy sposób na załatwianie tych problemów w internecie. Najlepsze zdjęcie Lil Masti to według mnie z jej najnowszych zdjęć, to jest tutaj z nowego roku, jak oblewa siebie szampanem delikatnie w pół neglizowana. A skoro takie zdjęcia nie gwarantują zasięgów, i takie, a nawet takie, to nie dziwią apele instagramerek, na przykład tej, o możliwość pokazywania klatki piersiowej w pełnej okazałości, tak jak mężczyźni. Akurat to zdjęcie zostało zrobione w momencie, kiedy ona była ze swoim partnerem sam na sam, ale ona się nie wstydzi swojego ciała, bo to jest piękna kobieta bądź co bądź. Nie wolno się wstydzić tego, jaki człowiek jest. Odkrywanie tajemnic swojego ciała ma znaczenie drugorzędne. Co jest najważniejsze? Że uczucie jest stosowane w stosunku do jednej osoby. Jeśli człowiek myśli racjonalnie i ufa swojemu partnerowi bądź partnerce, to nie ma powodu do zazdrości. I choć czasem tracimy twarz, to uczucia nadal ponad wszystko. Tacy roznegliżowani robią na tobie jeszcze wrażenie? Nie. Nie, nie. Nagość to codzienność. Raczej tak. To co zrobić, żeby ogień jeszcze zapłonął? Bartosz Kańtoch, SK. Co tam wrzucam? No nie wiem, jakieś pieski, jak robię pizzę i tak dalej, no. Aha, czyli najczęściej wrzucasz pieski, jak robisz pizzę. Jak robię pizzę na piesku na przykład, albo pizzę z pieskiem.